Szanowni Państwo, nazywam się Beata Nykiel i w imieniu Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie chciałam Państwa powitać na kolejnym wykładzie z cyklu Dialog Polsko-Rosyjski w MCK, który organizujemy wspólnie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Dzisiaj naszego partnera reprezentuje pani Małgorzata Szniak, która będzie prowadziła dalszą część spotkania. Ja chciałam jeszcze w tym momencie przypomnieć, że kolejny wykład z naszego cyklu będzie 13 maja w poniedziałek. Naszym gościem będzie pan Konstanty Usenko, który będzie opowiadał o radzieckim i rosyjskim undergroundzie. Jednocześnie chciałam jeszcze Państwa zaprosić, tutaj na stoliku przy wejściu znajdują się dwa numery naszego kwartalnika Herito. One są tu nie bez powodu, ponieważ w jednym z tych numerów jest wywiad z naszym dzisiejszym gościem, panem profesorem Lipatowem, a w drugim jego tekst na temat mitu Aleksandra Newskiego i jego recepcji w Rosji. Teraz chciałabym oddać głos pani Małgorzacie Szniak, która przedstawi naszego gościa i poprowadzi dalsze spotkanie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja również bardzo serdecznie witam Państwa tutaj w Międzynarodowym Centrum Kultury. Mam przedstawić gościa, chociaż przyznam szczerze, że jestem w trochę trudnej sytuacji, ponieważ wydaje mi się, że przynajmniej większość z Państwa pana profesora Lipatowa zna doskonale, no ale żeby formalności stało się zadość, to naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Aleksander Lipatow, rosyjski polonista, slawista, politolog, historyk. Dodaję rosyjski, dlatego że jeżeli Państwo nie słyszeliście nigdy pana profesora Lipatowa, to będziecie mieli okazję Państwo się przekonać, że włada absolutnie fantastyczną polszczyzną, dlatego no, trzeba dodać, że przybył do nas z Rosji, jest pracownikiem naukowym Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, ale ostatnio od wielu lat, myślę, że już prawie od 15, ponieważ 10 lat, pół roku spędzał w Toruniu, gdzie wykładał dla studentów, a od 3 lat spotyka się ze studentami w Krakowie, także być może są tutaj na sali również studenci pana profesora. Cóż jeszcze można dodać o panu profesorze? No, z pewnością jest jednym z czołowych polonistów w Rosji. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii, kultury Polski, z cywilizacji europejskiej i słowiańskiej. Tak jak powiedziała pani doktor Nykiel, macie Państwo okazję również dzisiaj nawet zapoznać się z jedną z publikacji pana profesora w wydawnictwie, które jest dostępne w tej chwili. Jest również autorem 3 wydanych w Polsce książek. Teraz, żebym nie pomyliła, ale może mi się to uda. Pierwsza to Słowiańszczyzna, Polska, Rosja. Druga Rosja i Polska, konfrontacja i grawitacja. I ostatnia Rosja dzisiejsza od teraźniejszości do przeszłości, chyba tak to było. Chciałabym teraz oddać głos panu profesorowi. Temat dzisiejszego spotkania to kultura a polityka. Po wystąpieniu pana profesora zachęcam do zadawania pytań. Postaram się jakoś tę dyskusję tutaj poprowadzić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję koleżance Małgorzacie Śniak. Aż się zarumieniłam, chyba tego nie widać, tylko pod moją brodą. Za pięknie o mnie powiedziałaś. No, postaram się sprostać przynajmniej temu tematowi, który oczywiście jest bardzo rozległy. I w związku z tym oczywiście muszę przedstawić pewne rzeczy w uproszczeniu, pewne rzeczy w skrócie, za co z góry przepraszam, ale chciałbym być zrozumiały. Otóż jeżeli chodzi o kulturę, podobno wśród kulturoznawców
wyprodukowano około 200 różnych definicji. Nie będę zastanawiał się nad mniej czy bardziej udanymi, pomijając wszystkie, gdyż do mnie przemawia wypowiedź André Malraux, który powiedział: kultura jest tym, co pomaga nam zrozumieć, co my czynimy na tym świecie. I ta kultura w takim ujęciu, czyli kultura posiadająca wymiar etyczny, wymiar moralny, mnie interesuje. I jak to wygląda w naszej cywilizacji? Europa istniała jako pojęcie geograficzne w czasach antycznych. Natomiast Europa jako cywilizacja powstała wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Te wartości sprzyjały temu, że z poszczególnych rodów i plemion zaczęły powstawać narody. Powstawały na gruncie uniwersalnych wartości. Stąd pojęcie narodu może być zrozumiałe jako dialektyczna całość lokalnego, czyli swojego, i uniwersalnego. Tam, gdzie zamiast dialektycznej całości powstaje dychotomia, czyli wyodrębnienie tych całości, jakże my odchodzimy od idei chrześcijańskiej. Rosyjski filozof Władimir Solowiow, skądinąd bardzo znany również w Polsce, w 1878 roku z francuskiego, właśnie tu w Krakowie, w krakowskim czasie była przetłumaczona jedna z jego rozpraw. Otóż on to ujął według mnie bardzo głęboko i krótko, nazywając to pogańską osobnością. Pogańska osobność. No rzeczywiście, jeżeli nie istnieje ta uniwersalna część tej całości, co to pozostaje? Właśnie to odosobnienie, wzajemna izolacja i wrogość do obcych. Czyli nie ma tego, co się nazywa całością, a całość to są wartości judeo-chrześcijańskie, które w jakim stopniu istnieją, w jakim stopniu funkcjonuje. To był długi proces, nieskończony do tych czas, gdyż właściwie podział samego chrześcijaństwa, który nastąpił w 1054 roku, konflikt Kościoła Wschodniego i Zachodniego, pytanie, czy to był podział cywilizacji, czy ludzie tworzący instytucje Kościoła Wschodniego i Zachodniego nie dorośli do poziomu tych wielkich prawd objawionych, które chcieli czy nie chcieli rozpowszechniać. Przecież po tym podziale pozostała ta sama wspólna podstawa aksjologiczna na wschodzie i zachodzie. Te same wspólne pisma ojców Kościoła. A w związku z tym, czy możemy mówić o podziale cywilizacji, czy może o podziale instytucji, instytucji tworzonych przez ludzi. I od tamtych czasów po dzień dzisiejszy ileż było różnego rodzaju ruchów i prądów w poszczególnych krajach, w tym również na Rusi, jeszcze nie w Rosji, a na Rusi, ale później również i w Rosji średniowiecznej, które wbrew instytucji, czyli oficjalnej instytucji cerkwi państwowej, nawiązywały wprost do Ewangelii.
ile wielkich nawiązywało do początków chrześcijaństwa, czyli początków naszej cywilizacji, żeby odnowić tę całość. Jednym z nich był właśnie Władimir Solowiow, który marzył o tym, co nazywamy później teraz ekumenizmem, połączenie katolicyzmu i prawosławia, z tym, że w jego konkretnej wizji, no nie mam czasu, żeby dłużej nad tym się rozwodzić, widział papieża jako głowę kościoła, ogólnochrześcijańskiego kościoła i prawosławia w ramach tego już zjednoczonego kościoła, które zachowało te pierwotne chrześcijaństwo, pierwotne wizje wschodu, wschodniego chrześcijaństwa, tam gdzie chrześcijaństwo i powstawało. Przemawia do mnie, nie to słowo właściwie, jestem pod wrażeniem osobowości Jana Pawła II, który mówił o dwóch płucach Europy. Piękne określenie. Chrześcijaństwo i dwa płuce Europy, wschodnie i zachodnie. Któż by pomyślał, że w Rosji, w centrum jej, w stolicy, stanie pomnik Jana Pawła II, a stał dwa lata temu. Bo dla Rosjan, ja mówię oczywiście o ogóle, nie o intelektualistach, no, papieństwo, katolicyzm, to była absolutna abstrakcja. Poza naszym widnokręgiem, no naszym, jak mówię, wyobrażę sobie zwykły wieśniak albo mieszczanin, mieszkaniec miasta, to istniało poza świadomością, poza swojszczyzną, że tak powiem. I dla tych, którzy byli bardziej zaangażowani, mieszkańcy miast, podatni na, ze względu na swój poziom wykształcenia, umiejętność pisania i czytania, mówię o dawnych czasach, podatni w związku z tym na stanowisko cerkwi, propagandę cerkwi prawosławnej i państwa, to było w ogóle coś wrogiego, ale poza granicami naszymi, poza granicami umysłowymi, geograficznymi, politycznymi. I, proszę Państwa, kiedy Jan Paweł odszedł przed kościołem katolickim w Polsce, zebrali się Rosjanie. To było nie do pomyślenia, kobiety prawosławne płakały. Czy to w związku z tym mówimy o katolicyzmie, wyższości katolicyzmu nad prawosławiem? Nie. Osobowość. Wielka osobowość człowieka, który, będąc papieżem, wbrew tradycji właśnie instytucjonalnej, pierwszy przekroczył progi kościoła prawosławnego, synagogi i meczety. To wielkość człowieka, który rozumiał chrześcijaństwo, to autentyczne, nie instytucjonalne. I w związku z tym taka jego popularność jako osoby i jego praca. Co roku ukazuje się jego prace zarówno teologiczne, jak i literackie. Nawet teraz, kiedy ja dwa miesiące temu wyjeżdżałem z Moskwy, kolejnym razem widziałem w oknie wystawowym księgarni, jakoś bardzo ładnie wydano książkę z portretem Jana Pawła II. Już nie miałem czasu, żeby wejść i zobaczyć, a co tam wydano. Oto, co reprezentuje nieinstytucjonalność, ale autentyczna wiara. I to, co reprezentuje cywilizację naszą, do której należymy, niezależnie od naszego pochodzenia narodowego i niezależnie od naszej wiary, ale i może niewiary, bo trzeba powiedzieć, że chrześcijaństwo stworzyło podstawy naszych wyobrażeń o moralności, o etyce, o stosunkach międzyludzkich. I z czasem
No, poczynając przynajmniej od wieku oświecenia, nie jest ważne, czy człowiek jest wierzący, czy nie. On ma te wyobrażenia, te same wartości, tylko że ostateczna instancja dla niego no, nie boska, a humanistyczna, ludzka. I to jednoczy. Ta cywilizacja, te wartości chrześcijańskie jednoczą wszystkich, i wierzących, i niewierzących. Jak to wyglądało w Rosji i Polsce? Bo właściwie stosunki między naszymi krajami, między naszymi narodami możemy zrozumieć tylko w tym szerszym kontekście kultury, kultury narodów należących do jednej i tej samej cywilizacji. Otóż po wyśmienionych lat, koniec XII wieku, to jest pierwszy letopis, czyli kronika wschodniosłowiańska, kijowska, która do nas dotarła, bo właściwie zabytki były wcześniejsze, ale według badań włączyła w siebie te wcześniejsze wiadomości ta kronika. Otóż stosunek do sąsiadów zachodnich, do Polaków. Autor, domniemany Nestor, zakonnik klasztoru kijowsko-pieczarskiego, opisuje wszystkie plemiona, które składają się na ludność staroruskiego państwa. Ogólna nazwa jeszcze nie istniała, takie oficjalne nazwy. Ziemia Ruska, tak się nazywało to państwo. I to były poszczególne plemiona, plemiona, których jednoczyła wiara po czasach pogańskich i państwowość. I w pewnym momencie on mówi, a rady my wiatko przyszli, książęta, przyszli z ziemi ludzkiej, czyli część plemion stanowiących ludność, populację państwa ruskiego, ziemi ruskiej. Co to znaczy ziemi ludzkiej? Lechickiej. Lechici dawna nazwa Polski, no to będę na Ukrainie, dotychczas można spotkać się z określeniem Polacy Lachy, Lachy. Po rosyjsku Lechici, Lechy. Czyli przynajmniej na południu dwa plemiona, które brały udział w kształtowaniu się narodowości polskiej, brały również udział w kształtowaniu się narodowości staroruskiej. Północ, Nowogród, to jest było wielkie państwo, republika, notabene, jeżeli chodzi o ustrój, mentalność, wyobrażenie o wolności, powiązaniach z zagranicą. Były przeprowadzone badania archeologiczne na przełomie XIX i XX wieku. I co się okazało? Typ antropologiczny pochówków taki sam, jak typ antropologiczny na północy Polski. W tym samym czasie badano folklor tej części ziemi staroruskiej. I co się okazało? Te same wątki są w północnej Polsce, te same wątki jeszcze na przełomie XIX i XX wieku były obecne w folklorze tej północno-zachodniej części już Rosji. A więc nawet z punktu widzenia etnicznego, czystości krwi, w cudzysłowie powiedzmy, możemy mówić o bezpośrednim pokrewieństwie Lechitów, Polaków, Rosjan, Ukraińców. Natomiast, kiedy mówimy o religii, mówimy, już powiedziałem, o instytucji, jak różnorodno sprzeczną rolę ze znakiem plus, ze znakiem minus może odegrać instytucja, zarówno kościelna, jak i państwowa. Skąd powstają istniejące po dziś dzień animozje, szowinizmy, stosunek wrogi do innych, tylko dlatego, że są inni. Tak czasem pytam samego siebie, a czasem, bo chodzi również o osoby duchowne, zarówno protestanckie, katolickie, jak i
prawosławne, z którymi miałem do czynienia, mamy wspólną księgę, Ewangelię. Czy oni czytali posłanie apostoła Pawła Galatom? Niewątpliwie czytali. Ale czy coś zostało w głowie i w sercu? To dziwnie, jak to wszystko funkcjonuje. Niby znamy, ale nie wyznajemy. A więc, wracając teraz do spraw kultura, polityka. W Starej Rusi te plemiona polskie, czyli już państwo Mieszka, późniejsze za Bolesława Chorobrego, traktowano tak samo jak plemiona swoje własne, bo były wewnętrzne konflikty plemienne na tle politycznym i pisano o swoich własnych nieznaskach tak samo jak pisano o konfliktach z sąsiednim państwem, z Polakami, czyli nie było wrogości, tylko była konstatacja, że możemy się kłócić, możemy i przyjaźnić. Proszę Państwa, pozwolę sobie przytoczyć tylko o powiązaniach dynastycznych Rusi i Polski. A więc Wielki Książę Kijowski Swatopolk, początek XI wieku, był żonaty na córce Bolesława I Chrobrego. Izjasław, druga połowa tegoż wieku, miał za żonę Gertrudę, córkę Kazimierza I. Ruskie księżniczki, Maria Dobrogniewa, była żoną Kazimierza I. Zbysława, Bolesława Krzywoustego. Wierchosława, żona Bolesława Kędzierzawego. Jewgenia, Mieszka Starego. Jelena, Kazimierza Sprawiedliwego. Wiaczesława, Bolesława Wysokiego. A może nie będę dalej kontynuował po długi. Co to oznaczało? Przecież to powiązania polityczne, a nie matrymalne, jak ja takie. To było po 1054 roku, ta długa litania. Czyli wbrew instytucjonalnemu podziału, wbrew temu, co zaczęło różnić chrześcijan, na poziomie politycznym, czyli poza religijnym, nadal istniało to, co istniało za czasów wczesnochrześcijańskich. I tutaj chodzi nie tylko o powiązania dynastyczne. Były również mieszane małżeństwa dotyczące różnych stanów. I zachowały się między innymi z XII-XIII wieku listy głowy metropolity, głowy cerkwi prawosławnej do księcia kijowskiego, że dotychczas są małżeństwa mieszane, że trzeba z tym skończyć. I tu znów. A skąd takie nastawienie głowy cerkwi i jednocześnie zupełnie odrębna rzeczywistość? Otóż na czele cerkwi ruskiej były kapłani, wyżsi hierarchowie przesyłani z Bizancjum, bo cerkiew ruska, przestrzeń ruska, cerkiew ruska podporządkowała się patriarchatowi konstantynopolskiemu. Więc przysyłano Greków na najwyższe stanowiska, natomiast średni i niżny kler to byli miejscowi. I ze względu na młodość chrześcijaństwa, w związku z tym na niezgłębioną teologię, oddalenie od tych instytucji, nie było tej wrogości do Kościoła Zachodniego również wśród cerkwi ruskiej. Do XIII wieku w Kijowie był kościół dominikanów katolicki i byli katolicy. W związku z tym i zawierano małżeństwo w kościele katolickim, nie tylko w cerkwi. Więc znów problem instytucji. Instytucji kościelnych, które różniły chrześcijan. A kiedy zaczęło się
jeżeli chodzi o ten nasz zakątek Europy, nasz, wasz, instytucje państwowe. Otóż istnieje takie zbyt powierzchowne uogólnienie o antyoksydentalizmie rosyjskim. No z tego, co przed chwilą przeczytałem, mówimy, że nie mogło być antyoksydentalizmu w czasach ruskich, w czasach Rusi. Notabene, królowa angielska ma wśród swych atentatów Jarosława Mądrego. Córka Jarosława Mądrego stała żoną Henryka I, króla francuskiego. I poziom wysoki umiejętności czytania i pisania. Ten akt ślubu się zachował w Paryżu. Henryk I postawił krzyżyk, a Anna podpisała się. I to była tradycja bizantyjska. Tradycja bizantyjska, która była ciągłością tradycji antycznej, starogreckiej. Przecież Bizancjum nie był zniszczony jak Rzym przez barbarzyńców. I stąd tam trwała ta stara i wielka kultura bizantyjska. Stąd rzeczy nie do pomyślenia było, żeby człowiek światły albo uważający się za takiego, nie arystokrata, nie, nie umiał czytać i pisać. Jak pamiętacie, w Europie średniowiecznej to tylko kler posiadał umiejętność czytania i pisania. Więc tu widzimy te różnice, to jeszcze a propos poziomu kultury. Poziomu kultury w ramach cywilizacji Rusi i Zachodu. Natomiast tragedią historyczną kultury staroruskiej był najazd tataro-mongolski, to najazd cywilizacji obcej. O to chodziło. Cywilizacja obca, obce wartości. I w związku z tym, proszę sobie wyobrazić, jakie są różnice pomiędzy tą częścią Rusi, która okazała się w granicach państwa, najpierw Wielkiego Księstwa, potem Polski, potem Polskiej i Litwy, czyli Rzeczypospolitej. I tej części, gdzie kształtowała się Rosja, czyli Ruś północno-zachodnia, która okazała się w przestrzeni politycznej Złotej Ordy. Inna cywilizacja, inna wiara, inna kultura, która nie mogła nie oddziaływać i to dość mocno na miejscowych. Tym bardziej, że elita została wybita w czasie najazdu, w czasie obrony siebie, swoich wartości, swojej wiary. Elita. I te niższe warstwy, w tym również niższe warstwy wyższe, tak, niższe warstwy książąt, które pozostały, oni już nie byli tacy odporni na to, co im dyktowała ta inna cywilizacja. I od tego to czasu zaczyna się antyoksydentalizm na części, którą rosyjscy historycy nazwali Ruś Mongolska, rosyjscy historycy XIX wieku, czyli ta część Rusi staroruskiej, staroruskiego państwa, która okazała się w przestrzeni politycznej Złotej Ordy. Bo ta część Rusi, podporządkowując się, będąc wasalem właściwie, lennikiem Złotej Ordy, musiała prowadzić politykę zagraniczną Ordy. Będąc uzależniona do ostateczności aż do tego stopnia, że przekazywała swoje wojska, swoich ludzi Ordzie. Także teraz znane są świadectwa na przykład letopisu, kronik chińskich o Gwardii Ruskiej. Egzotyka, skąd Gwardia Ruska? No bo Mongolowie podbili cały ten świat, północną Indię, Chiny, Azję Centralną, Kaukaz, Syberię. No i stąd te wojska ruskie musiały być obecne tam jako wojska, które dostarczała ta Ruś Mongolska Hanatowi. I ta izolacja nastąpiła dopiero w tej części Rusi. Izolacja, która miała już odcień polityczny, jak polityczne stosunki Ordy i Zachodu były wrogie, tak wrogie zaczęły się kształtować stosunki polityczne tej Rusi mongolskiej. I wraz z wybiciem się
na niepodległość. Od 1480 roku możemy mówić o istnieniu suwerennego księstwa, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, które w następnym stuleciu powoli uzyskiwał miano Rosji. Były nawiązywane kontakty z Zachodem. Była izolacja. A propos izolacji. Dotychczas istnieje i przeważają właściwie w nauce koncepcje, zgodnie z którym po podziale cerkwi powstały dwa kręgi kulturowe, a powstały bizantyjski, łaciński albo Pax Latina i Pax Ortodoxa, i że to nieprzenikalne, osobne byty. Proszę Państwa, jeżeli zwrócimy się do historii Polski, to jaskrawy przykład, oczywiście chodzi o państwo polsko-litewskie, polskie używam jako skrótu, jaskrawy przykład współdziałania, które istniało przed najazdem mongolskim, wbrew konfliktowi 1054 roku, istniało nadal. Chodzi o tę część Rusi, która weszła w skład, jak przed chwilą powiedziałem, Rzeczypospolitej, czyli Litwy i Korony, zachowując swoją kulturę, swoje wiarę, swoje prawa. Więcej, trzeba się zastanowić. Właśnie w tym systemie, który ukształtował się później jako Republika Rzeczpospolita Szlachecka, powstały możliwości kulturowe, żeby w tej przestrzeni kulturowo-politycznej Rzeczypospolitej z narodowości staroruskiej ukształtowały się dwie narodowości, ukraińska i białoruska. Bo to co znaczy, taki system państwowy, a nie inny, a jak było inaczej w przestrzeni politycznej Złotej Ordy. Rusini, no, wtedy jeszcze nie nazywano Ukraińców i Białorusinów, ogólna nazwa Rusini, więc oni mieli możliwość uczyć się nie tylko w swoich szkołach prawosławnych, a w szkołach katolickich. I najlepsze wykształcenie to było w szkołach jezuickich w całej Europie Zachodniej. Ile było Rusinów, którzy skończyli kolegie jezuickie. Jako obywatele, poddani Rzeczypospolitej obojga narodów, studiowali na uniwersytetach zachodnich. Także to było nieprzerwane i pogłębiane współdziałanie właśnie tej części Pax Ortodoxa z Pax Latina na terenie Polski, a dzięki Polsce i dalej na zachodzie, dzięki tym studentom, absolwentom uczelni zachodnich. Polska, jeżeli patrzymy dalej w przyszłość, odegrała w dziejach kultury ukraińskiej, białoruskiej w XVII wieku, bo to była część Rzeczypospolitej, w XVII wieku, nieco później, za ich pośrednictwem i przy bezpośrednim wpływach polskich, współudziale Polski, odegrała taka sama rola, jeżeli chodzi o kulturę Europy Wschodniej, jak Włochy renesansowe dla Zachodu. Ja nie mam czasu szerzej mówić o tym, to jest w mojej książce Rosja i Polska, konfrontacja i grawitacja i w innych moich rozprawach w zbiorach kolegów polskich opublikowane tutaj. Właśnie poprzez kulturę polską Ukraina wyszła ze swojego, Ukraina, Białoruś, na wyrost mówię, bo Ruś wyszła ze swojego średniowiecza, mając początki renesansu i okazały barok. Na Rusi mongolskiej, z której wyłoniła się Rosja, właśnie ze względu na przerwę, powstała w wyniku najazdu mongolskiego, średniowiecze trwało. Chodzi o kulturę średniowiecza, ja nie mówię te plusy i minusy. Średniowiecze bynajmniej nie, zresztą współcześni naukowcy nie mówią o średniowieczu, tak jak kiedyś się mówiło, tylko ze znakiem plus. Mamy, znamy i rozumiemy wielkie osiągnięcie kultury średniowiecza, z której właściwie wyrasta dalsze dzieje kultury Europy. A więc w Rosji średniowiecze trwało do XVII wieku włącznie. I właśnie dzięki kulturze polskiej i pośrednictwu kultury ukraińskiej i białoruskiej powstaje barok. Pierwszy ogólnoeuropejski prąd
kulturowy, literacki, artystyczny, to przyszło z Polski. Więc, proszę Państwa, w związku z tym mówię w skrócie, że Polska odegrała taką samą rolę, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, jak Włochy renesansowe na Zachodzie. I w związku z tym rola instytucji państwowych, rola instytucji cerkiewnych. Cerkiew była częścią składową organizacji narodowo-państwowej, więc w związku z tym potrzebowała, ja mówię teraz o cerkwi, oczywiście o cerkwi rosyjskiej, potrzebowała oparcia w państwie, a państwo potrzebowało oparcia w cerkwi, jeżeli chodzi o wiarę skupiającą wielkie przestrzenie i zróżnicowaną narodowość, bynajmniej nie tylko słowiańską, jeżeli chodzi o Ruś, a później wczesną Rosję, bo tam były plemiona i ugrofińskie, i bałtyckie, i tatarskie. Część Tatarów przeszła na prawosławie. Notabene znaczna część późniejszej szlachty rosyjskiej ma pochodzenie tatarskie. Także to była ludność mieszana, która powoli w przeciągu wieków tworzyła wspólną narodowość na podstawie wspólnej wiary. Więc w związku z tym instytucje kościelne, instytucje cerkiewne odgrywały, już państwo rosyjskiego odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości i stosunku do innych. Więc ten antyoccydentalizm, o którym mówiłem, ten antyoccydentalizm z jednej strony był wynikiem spadku, w cudzysłowie, po ordzie mongolskiej, z drugiej bezpośrednie kontakty militarne Rusi jeszcze mongolskiej i później już postmongolskiej. Chodzi o konflikty pograniczne ze Szwecją i zakon kawalerów mieczowych. Kiedy oni nachodzili, a często zagarniali ziemię, przeważnie to chodziło o ziemię zachodnie, nowgorodzko-pskowskie, to szli wraz z misjonarzami. Misjonarze nie uważali prawosławia za chrześcijaństwo, no i vice versa, jak wiadomo. Wojsko, no, zachowało się tak, jak zachowuje się wojsko na obcych terenach. I nie tylko plądrując, powiedzmy, dobytek mieszkańców, ale cerkwie. A to była największa obraza i tragedia dla ludzi wierzących, kiedy ci z Zachodu niszczyli cerkwie. Ci misjonarze mówili, że autentyczne chrześcijaństwo to tylko to, które oni reprezentują. Więc to był bodziec dodatkowy z zewnątrz na narastanie się antyoccydentalizmu już istniejącego. I to właśnie te czynniki państwowe i cerkiewne, kościelne, instytucjonalne. Ale jeszcze istnieje coś, proszę Państwa, co jest ponad tym wszystkim, jeżeli chodzi o mentalność, psychologię, no jakby to po prostu urok obcego. XVII wiek, ciągle wojny, to znany wam i nam choćby Sienkiewicza, już nie mówiąc o historii, prawda? Potop szwedzki był, ale również był potop polsko-litewski na terenach Rosji. Ale jednocześnie w tym samym XVII wieku wielkie wpływy kultury polskiej. I to nie chodzi o elitę, bo jeżeli chodzi o elitę, to się zaczęło jeszcze w XVI wieku. Chodzi o zwykłą ludność. Wielkie wrażenie robiło na ludności ta zleicyzowana, w odróżnieniu od średniowiecznej, kultura polska, polskie pieśni, polskie stroje, sposób bycia, sposób zabawy. W latach 50-tych, 60-tych XX wieku, nie tak znów dawno,
jeden z naukowców rosyjskich zbierał, co się zachowało, teksty, no tak zwanej literatury popularnej, ludowej, to się zachowało w księgozbiorach, w różnego rodzaju skryptoriach, co się okazało. Potwierdziły się słowa Simeona Polockiego, czyli w polskiej piosence to Szymon Polocki, zresztą właśnie prawosławny, Białorusin, skończył gimnazjum jezuickie, przyjechał do Moskwy w drugiej połowie XVII wieku, odegrał wielką rolę w kształtowaniu się nowoczesnej kultury rosyjskiej, przekazując kulturę literacko-polską, barok. On stworzył szkołę barokową wśród literatów ruskich, rosyjskich. To był barok polski. Sposób sylabiczny, zupełnie obcy dla języka rosyjskiego. Paroksytoniczny, jak przycisk, akcent w odróżnieniu od zmienianego rosyjskiego. Ale przyswojono ten zupełnie obcy system sylabiczny, sylabatoniczny, sylabiczny, sylabowy, ze względu na to, że trzeba było jakby opanować obce formy, żeby później na podstawie tej formy, tego opanowania, tej kultury literackiej, tworzyć w materii swojego języka. Proszę Państwa, jak powstawały inne kultury i literatury narodowe, w tym również Polska. Przecież we wszystkich krajach Zachodu trzeba było najpierw opanować obcy język, łacinę, żeby potem na podstawie kultury łacińskiej tworzyć w materii własnego języka, własnych wyobrażeń, własnej mentalności literatura w języku narodowym. Więc tu mamy do czynienia pewien podobny proces. Inne formy, zupełnie obce, właściwo kulturze polskiej, przyjęto, żeby potem tworzyć już barok w języku rosyjskim. Tak samo architektura barokowa, malarstwo barokowe. Wszystko przychodzi w XVII wieku, a wracając od Zachodu, z Polski, a wracając do tego, co powiedziałem. Znalazł ten naukowiec, jego nazwisko później, ponad 500 rękopisów. Były pisane cyrylicą, ale na słuch odtwarzano śpiewy polskie, to co śpiewali Polacy, ci najeźdźcy, pieśni polskie, nie znając języka, oczywiście deformując te polskie wyrazy. Ale była ta polska melodia, ten urok polskich śpiewów i to śpiewano. A mówię o Szymonie Polockim, dlatego że on napisał, że po przyjeździe do Moskwy z wielkim zdziwieniem stwierdził, że wszędzie ludzie rosyjscy śpiewają pieśni polskie, nic nie rozumiejąc, ale dosłownie cytuję, podnosząc się na duchu. Czyli właśnie ta kultura, wartości kultury, które są ponad. Proszę Państwa, czy to jest ewenement polskie, polsko-rosyjskie? Sięgnijmy wstecz w daleką historię. No, przypomnijmy sobie podboje Aleksandra Macedońskiego. Azja. I wraz z jego podbojami przychodziły wielkie i piękne wpływy wartości kultury antycznej na wschód do Azji. Czyli możemy sięgnąć i do czasów aż najnowszych, jak kultura obca odgrywa tak wielką rolę, że wbrew konfliktom, wbrew pewnym nalogom myślowym, wbrew pewnym tradycjom negatywnym, powstałym w związku z polityką instytucji, jak ja powiedziałem, istnieje, funkcjonuje wśród ludzi w kulturach ludowych i w kulturach narodowych. No, podam Państwu przykład osobisty. W czasach studiów, bo kończyłem studia tutaj w Polsce, słyszałem tę piękną polską piosenkę partyzancką, rozpłakały się wierzby płaczące. To nasza piosenka. To rosyjska pieśń, która nazywa się Pożegnanie Słowianki. W Polsce wiadomo, jakie były stosunki między Polską a Rosją, a potem między ZSRR a
Polsko, II Rzeczpospolita, no urok tej melodii. Albo przez dłuższy czas słyszałem i lubiłem, i lubię nadal, My pierwsza brygada. Przyjaźniłem się w czasach perelowskich z takim pewnym kręgiem swoich przyjaciół, dzięki którym przyswajałem sobie wiedzę o Polsce, nie tylko perelowską wiedzę, a właśnie tę inną. No i przy ognisku właśnie śpiewali koledzy, koleżanki te pieśni inne. No i mi się bardzo spodobała ta My pierwsza brygada, właśnie ta melodia, ten męski ton. A potem na zamówienie, kto co chce i całość śpiewa. To już wiadomo, jak dochodzi do mnie, kolejka do mnie, to śpiewali My pierwsza brygada. I całkiem niedawno od polskiego naukowca, swojego przyjaciela, historyka, dowiaduję się, że to melodia, to pieśń rosyjskich strażaków kongresówcy. Melodia. Nie przeszkadzało to Polakom, żeby kolejnym razem zapożyczyć te melodie. To tak tylko konkretne przykłady. Natomiast, proszę Państwa, ja patrzę na zegarek. Już, XIX wiek, przeskakuje. XIX wiek, powstanie polskie. Propaganda antypolska z strony cerkwi i państwa. I ja tylko zacytuję, oddaję głos współczesnym. Zaraz szukam. O, świadectwo Hercena, młody człowiek, student w czasie powstania listopadowego. Cytuję, jak bomba, która wybuchła w pobliżu, ogłuszyła nas wiadomość o powstaniu warszawskim. Cieszyliśmy się z każdej klęski Dybicza. Nie wierzyliśmy w klęskę Polaków. A ja dołączyłem do swojego ikonostasu portret Tadeusza Kościuszki. Jeszcze jeden fakt. No, mam mało czasu. Dużo takich świadectw. Proszę Państwa, 1825 rok. Ukształtowane społeczeństwo obywatelskie. Kształtowało się z końca XVIII wieku. I pierwsze powstanie szlacheckie. 1825 rok. Powstanie przeciwko temu samemu carowi i temu samemu Systynowi, przeciwko któremu 5 lat później powstali Polacy. I stąd pierwsze manifestacje w wolnej Warszawie. Tłum, Polacy, nieśli 5 trumien, 5 symbolicznych trumien, czyli 5 powieszonych przez tego cara przywódców powstania dekabrystowskiego. Oto wobec i wbrew. Oto ta świadomość. To samo, podobne problemy po powstaniu styczniowym. Rosja, a Polska. Z jednej strony mamy do czynienia z tą jeszcze bardziej wzmożoną propagandą państwa i cerkwi i z drugiej strony ten sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego, ten sprzeciw jednostek. Oczywiście to była mniejszość, a to zawsze ludzie myślący stanowią mniejszość. Zawsze, wszędzie, we wszystkich krajach. Ale ta mniejszość, Arnold Toynbee, angielski historyk, historyk cywilizacji, no, że twórcza mniejszość, że to bajka, kiedy pięknie się mówi, naród tworzy historię. Nie naród tworzy historię, nie naród tworzy państwo. Twórcza mniejszość, która za sobą prowadzi narody, wypracowuje ideę i za tymi ideami idzie naród. Twórcza mniejszość. Oto to była ta twórcza mniejszość rosyjska. Jest to problem patriotyzmu rosyjskiego. Proszę Państwa, poeta, który był ceniony więcej niż Puszkin w połowie XIX wieku. Puszkin to jest jak wasz Mickiewicz. Wyżej, jako poeta obywatelski, Niekrasow, który napisał, kto nie znает печали и гнева, тот не любит отчизны своей.
Czyli ten, kto nie odczuwa smutku i gniewu, to nie kocha swojej ojczyzny. Smutek i gniew to właśnie stosunek do ojczyzny, stosunek tych patriotów, społeczeństwa obywatelskiego. I na temat stosunku właśnie do tej ojczyzny. Polacy walczyli o swoją niepodległość, o swoją ojczyznę niepodległą. Rosjanie, czyli chodzi o to część świadomą społeczeństwa, to co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, walczyli swoim państwem o stworzenie państwa, które byłoby związane z narodem. Państwo, samodzierżawie rosyjskie było monologizowało w stosunku do narodu. Nie było dialogu, nie było sprzężenia zwrotnego. Stąd tyle, ile istniała Rosja, ze względu na brak sprzężenia zwrotnego, były bunty ludowe od samego początku, od drugiej połowy XV wieku, kiedy powstało państwo rosyjskie. Od drugiej połowy XV wieku, kiedy powstało społeczeństwo obywatelskie, no właśnie pierwsze powstanie szlacheckie. Ciągłe bunty. Nawet w XIX wieku, tuż przed dekabrystami, wojsko, słynny bunt pułku Siemianowskiego, wojsko walczyło ze swoim rządem. Więc problem, państwo rosyjskie, państwo samodzierżawne i kraj, ojczyzna, byty współpowiązane, mówię o Rosji, ale nie tożsame. Państwo i ojczyzna, i kraj. I wypowiedź bynajmniej nie człowieka demokratycznych przekonań, jak o Hercynie, który cytował Chomiaków, Aleksiej Chomiaków, słowianofil, dosłownie go cytuję. Pierwsza połowa XIX wieku. Rosyjska monarchia samodzierżawna jest państwowością narodu bezpaństwowego. Narodu bezpaństwowego. Więc największy problem Rosji to jest sama Rosja. System władzy rosyjskiej. I stąd między innymi, żeby było zrozumiałe, Miłosz, lubię Rosjana, boję się Rosji, obawiam się Rosji, ciągle to u niego jest. Właśnie dla niego. Kultura rosyjska i Rosjanie, których dobrze znał z jednej strony, a drugi boję się Rosji, Rosji jako państwa. A stosunek do Rosji, Rosjan, cytuję Czadajewa, a Rosja wskazuje światu, jako drogo iść nie należy. Puszkin, ja oczywiście pogardzam Rosję od głowy do pięt, ale jest mi przykro, jeżeli obcokrajowiec podziela to moje uczucie. Piotr Wiaziemski, cytuję dosłownie, Piotr Wiaziemski to jeden z takich najciekawszych przedstawicieli, racjonalistycznie, niezależnie myślących przedstawicieli rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, notabene przyjaciel Puszkina i Mickiewicza. Mickiewicza gościł u siebie w swoim majątku przez dłuższy czas. Prototyp Eugeniusza Onegina, Piotr Wiaziemski. A więc... Pań, przepraszam, bo tłumaczę Wiaziemskiego dosłownie. Rosyjski patriotyzm może polegać na jednej tylko nienawiści do Rosji. Rosję można lubić jak kurwę, którą lubisz ze wszystkimi jej ulomnościami, psatami, ale nie można jej lubić jak żony, ponieważ w miłości do żony musi być domieszka szacunku. Zaś prawdziwą Rosję szanować nie można. O co to chodzi? Oto to tragedia rosyjska. Chodzi o państwo. Państwo Rosji i co innego kraj. I z tego powodu problem kraj, naród, państwo. Według badań początku XX wieku, według niektórych badań dzisiejszych, Rosjanie jeszcze nie ukształtowali się jako naród nowoczesny, jako całość. I to jest właśnie problem tego systemu państwowości. I stosunek do Polski, już kończę, bo mało czasu. Czyli mówiłem o XVII wieku, jaką rolę odegrała Polska wbrew wrogości. To, co było na moich oczach, na oczach mojego pokolenia, czasu odwilży, Rosjanie samodzielnie uczyli się polskiego, w tym również przyszły laureat Nagrody Nobla Josip Brodski, żeby, znając język polski,
czytać wtedy dostępne w wielkich miastach sprzedawane prasę polską, te pisma, film, ekran. Przekrój. Przekrój dla pań. Kobieta i życie. Kobieta i życie, tak. I przyjaciółka. Ale oczywiście tutaj chodzi o poznanie tej kultury, tak? Żeby poprzez te pisma mieć wyobrażenie, i proszę Państwa, nie Polska jako Polska. Chodzi o europeizm w wydaniu polskim, tak? O te wartości wspólne, które nadała im Polska. Nie ta Polska sarmacka, prawda? A ta Polska wysokiej kultury. Notabene ja po raz pierwszy przeczytałem Hemingwaya po polsku, Kafkę po polsku. Też tylko dlatego, że nie było tłumaczone w tamtych czasach radzieckich. Także dla mnie Polska była również Europą. I ja pamiętam, dotychczas byłem małym chłopczykiem, jak coś 12 lat, bardzo dużo czytałem i babcia, a to było pierwsze pokolenie inteligencji rosyjskiej, babcia i dziadek z pierwszego pokolenia, przedrewolucyjne. I ona mi powiedziała, nie można uważać się za inteligenta rosyjskiego, jeżeli się nie czytało Orzeszkowo, Prusa i Sienkiewicza. To była lektura inteligencji, była i jest, lektura inteligencji rosyjskiej. Moim wielkim marzeniem było, znałem to właśnie z opowiadań babci, przekazała mi treść Głowadys, a to nie wydawano w Związku Radzieckim. Wiadomo, propaganda chrześcijaństwa. Kiedy przyjechałem na studia do Moskwy, no tam w bibliotece uniwersyteckiej było to jedno, jedyny egzemplarz wydany przedrewolucyjny, Głowadys. Nie mogłem dostać, ciągle byłem w kolejce i ciągle ta kolejka do mnie nie dochodziła. Kiedy przyjechałem na studia do Polski, pierwszą książkę, którą kupiłem, to był właśnie Quo Vadis, w takim wydaniu dla uczniów szkolnych, z tłumaczeniem pewnych słów, zwrotów, co było bardzo mi pomocne. Trzymam to, przechowuję dotychczas jako pamiątkę. Quo Vadis. No i, proszę Państwa, na zakończenie znów ta kwestia chrześcijaństwa, tych wspólnych wartości, od czego zacząłem w wielkim skrócie. No i może w wielkim skrócie chciałbym skończyć, no, na czym? Że tylko poprzez kulturę możemy się pozbyć tych upiorów, które niesie ze sobą ideologia, każda ideologia. I tylko poprzez kulturę, wbrew polityce było i wbrew polityce, która teraz istnieje, niestety, w moim państwie, możemy ponad polityką rozumieć Polaków i poprzez kulturę będzie trwało to, co jest niezrozumiałe dla Polaków. Nieodwzajemniona miłość Rosjan do Polski. Nieodwzajemniona. No wiadomo, dlaczego chyba nie trzeba tłumaczyć. Oto, żeby poprzez kulturę polską dzisiejszą ta nieodwzajemniona miłość trwała nadal w moim kraju. No a zresztą Polacy, przynajmniej niektórzy, których dobrze znam, podobnie jak Miłosz, podobnie jak Mickiewicz, odróżniają Rosjan i Rosję, państwo i kraj. I w związku z tym normalnego Rosjanina, samodzielnie myślącego oczywiście Rosjanina, tak samo jak samodzielnie myślącego Polaka, nic nie różni. Znam to według własnego doświadczenia. Dziękuję Państwu.